Tobie, co mam powiedzieć? Przyszedłeś tu, mały chłopiec. Dobrze mówię? Taki podróżnik. Ja wiem, co i ja. Taki trochę większy. Przyszedłeś tutaj w kwiecie wieku i zacząłeś śpiewać. Okazuje się, że bardzo dobrze śpiewałeś. Potem zacząłeś zdecydowanie chcieć uwieść parę dziewczyn. Pani Miro. Naprawdę. Wiesz, nie, ona Pani Miro, wiem, tylko cię pilnowała ta, co cię kochała. Ja wiem, wszystko wiem. Ona była dla ciebie najlepsza. To jest twoja żona. Pamiętaj, że jeszcze dziękuję nie tylko tobie, ale twojej żonie, że cię tak utrzymała w takiej formie, że jesteś tak, jak... Dziękuję. A śpiewasz, a horroro masz powodzenie w całym świecie. Gdzie pojedziesz, to śpiewasz i biją brawa. I masz ciągle bisy. I serdecznie ci dziękuję, że właśnie za te bisy. Całej rączki mam. A poza tym pozdrawiam twoją kochaną żonę, która była świetną tancerką i bardzo ją kochałam. I dziękuję ci za dwie córki utalentowane, które podziwiam. Lecz miasto zmienia się co dnia, nieznane jest i nieznane. Górę do węższa spodnia, żegnak jeszcze i zonę. Ale już głośno na mieście i cały świat już wie nawet, że mamy, mamy nareszcie, jak na pisanym Warszawie. Że mamy, mamy nareszcie, na blisko zamek Warszawie. Nazywam się Anna Maria Jopek. Pragnę przybliżyć Państwu sylwetkę mojego ojca, a także moją rodzinę, moją mamę i moją siostrę Patrycję. Oto nasza samotnia, nasz azyl, głęboko w lesie pod Warszawą. Może uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto Lwów, kochane. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów. Tato, jak to jest, kiedy musisz opuścić miejsce, w którym się urodziłeś, wychowałeś i raptem ktoś brutalnie nakazuje ci po prostu stamtąd wyjechać. Anusiu, mam cichą nadzieję, że nigdy tego nie przeżyjesz. Boże broń. To okropne uczucie. Okropne. Wasz ulubiony film, Sami Swoi, jest właśnie całym, tak jakbym siebie widział, w tych bydlęcych wagonach. Przyjechaliśmy z tego pięknego Lwowa. Przyjechaliśmy. Jechaliśmy 2 tygodnie. Wyrzucono nas w Opolu na stacji i szukaj wiatru w polu. A opuścić ten Lwów, gdzie mieliśmy piękne mieszkanie, gdzie tatoś pracował, mamusia również, gdzie mieliśmy swoją rodzinę, to jest tego się wiesz, nie dało powiedzieć. Ale to przeżyło masę ludzi, zresztą podobne życiorysy mamy w ogóle, wszyscy, którzy z tamtych stron przyjechaliśmy. Tatuś znalazł miejsce obok brzegu w Kościerzycach. To się nazywało wtedy po niemiecku Grois Neudorf, teraz Kościerzyce. I tam czasowo zamieszkaliście. Tak, tam tatoś zobaczył, wiesz, sklep. To znaczy, wiesz, murę sklepu i miał sklep, do dzisiejszego dnia jeszcze jest napis sklep towarów kolonialnych. Ja nie wiem, co tam było kolonialnego, ale taki był tytuł i tam zaczęliśmy nowe życie. Bardzo ciężko pracowali rodzice, bardzo, wiesz, żeby jakoś urządzić to nowe życie, a przecież to było wszystko w ruinie. I także nie było wesoło, wiesz, mieliśmy bardzo ciężko. Chciałeś się zapytać? Tak, babcia opowiadała, że od samego początku miałeś niesamowity talent artystyczny i że właściwie wszystko to inne, co powierzała ci do zrobienia, na ogół, jeżeli nie miałeś do tego pasji i nie byłeś jakoś w to zaangażowany, to nie byłeś dla niej jakąś szczególną pociechą, natomiast faktycznie koncentrowałeś się genialnie na tym wszystkim, co cię frapowało. Tak? Słuchaj, to ci powiedziała babcia? Tak. Chryste, panie. Więc teraz ci muszę powiedzieć prawdę. Ja rzeczywiście miałem dwie lewe ręce i wiesz, znalazłem się na wsi i kochani, wiesz, nawet był konik,
I teraz tatoś mnie uczył wszystkiego, a tatoś też nie umiał. No tak, zupełnie z innych warunków. W związku z tym, jak wołałem na konia hejta, a skręcałem w lewo, to wiesz, co się działo na tym wozie i jak się kończy. No tak, ale za to potem twoje słynne hejta tak, powalało innych i na scenie. I tu miałem praktykę. Nieraz pytają mnie, jak ty to świetnie robisz właśnie na tym, a ja już nic nie dodaję, że ja przecież miałem fantastyczne przygotowanie od najmłodszych lat. Aniu, później rozumiesz, tam w tych Kościerzycach skończyłem szkołę podstawową i rodzice wysłali mnie do szkoły handlowej. Właśnie, a dlaczego do handlowej? Po prostu, wiesz, to było życie. W tym czasie, jak się, wiesz, albo się było, albo się szło na księdza, ale z kolei miałem za duży temperament. Nie nadawałem się do tej roli. To zdałem do szkoły handlowej. Doszedł mnie profesor Jankowski. Tenże profesor wysłał mnie do szkoły muzycznej. Zdrowa Fulejka, rozłoka tego. Zdrowa ziołeczka, zadruka tego. Cik-cik, CZZ ogłosił ogólnopolską, wiesz, zbierał najzdolniejszą młodzież z całej Polski. I to się działo w różnych województwach. Ja przyjechałem do Opola i tam zdawałem ten egzamin i tam nas z 300-400 osób wybrano tylko 30. Później przewieziono nas do Skolimowa i w tym Skolimowie, wiesz, tam z tego województwa polskiego została nas tylko trójka. W zasadzie, Aniu, moja szkoła to jest Skolimów. Myśmy mieli kadrę znakomitą. Co to byli za ludzie? Co to byli za profesorowie? To dokładnie to był jeden profesor Soja w ogóle, który miał ten absolutny słuch. Mnie uczył profesor Szeligowski, profesor Perkowski. Z 5 lat nas uczono muzyki od podstaw. Ja miałem profesora od emisji, profesora Trybusa. Miałem profesora Jerzego Sergiusza Adamczewskiego. Przyjechał akurat z Italii, gdzie studiował. No najmilej i najpiękniej wspominam panią profesor Brzezi, której wiele zawdzięczam, która jest genialnym, była genialnym była pedagogiem. Twoim mistrzem. Moim mistrzem. I widzisz, przez 5 lat uczono nas muzyki wspaniałej, cudownej. Ale widzisz, wszystko co piękne, kiedyś się kończy. Był to okrutny okres dla nas znów Skolimowiaków, bo rozwiązali nas. Po prostu walczono z dużymi zespołami i to się nazywało walka z gigantomanią. I rozwiązano wtedy zespół Warszawa i Skolimów. I dalsze twoje losy są już związane z Mazowszem. Dalsze moje losy są już związane z Mazowszem. Czasem to śpiewają najlepsze dziewczęta, co buziaka dają. Najlepsze dziewczęta, co buziaka dają. Buzi bym ci dała, ale byś mógł wiedział, a ja bym tak chciała, co by nikt nie widział. A ja bym tak chciała, co by nikt nie widział. A jakbyś widział.
pamięta pani ten dzień, kiedy mój tata został przyjęty do zespołu, kiedy się tutaj pojawił? I w ogóle jak to się stało, że został tutaj? A dlaczego się to interesuje? O, tak pomyślałam sobie, że dochodzi zawsze... Prawda powiedziawszy, u nas w domu na wiele tematów rodzice nigdy nie dawali odpowiedzi, sądząc, że jest to naturalne. Po prostu tak jakby w tym zespole urodzili się, byli tu całe życie i nigdy to pytanie tak naprawdę nie padło. Ale kochana, dowiedziałam się, że młodzi ludzie, zresztą kilku już przyszło, że z Cholimowa, zresztą to był bardzo przyjemny tam podobno zespół. Nie widziałam go, ale podobno bardzo dobry. I przyszedł gościem taki młody chłopiec, no wiesz, chłopiec właściwie, to bardzo miły, przyjemny, uśmiechnięty. I powiedzieli, a wie pani, on ma ładny głos, on jest bardzo zdolny, koledzy, już go chcieli wciągnąć, rozumiesz? Mhm. No i zaangażował się. Patrzyłam na jego pracę i nawet go podziwiałam. Był zawsze najsumienniejszy, wszystko umiał, tylko ciągle się bał. Ojej, proszę pani, ojej, ja się tego nie nauczę, to za trudne. Ale wyobraź sobie, że ma szalone powodzenie u publiczności. Prędko się uczył piosenek i teraz chciałam mu dać jakąś piosenkę, no i znalazłam taką, to, jak to idzie, to nasza pieśń, no przypomnij sobie. Dziś ciekawość budzi, ja miałam właśnie zapytać o Furmana, jak to się stało, że pani trafiła na piosenkę, która okazała się tak ponadczasowa, piosenkę, która Furman, może być śpiewana no i właśnie w każdej sytuacji. Jedna, wiesz, mam bardzo dużo, kiedyś przyjdź do mnie zobaczyć moje książki i zobaczyć na przykład moje nuty, to się zdziwi, że ja tego mam. No i znalazłam te piosenki, chciałam ją koniecznie, bo tam było troszeczkę satyry, a wtedy nawet nie wolno było. Satyra była niemodna, ale jednak jeśli tam trącili. A, ta piosenka prawie stała się piosenką polityczną. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi, a ja mówię, że na pana najszczęśliwszy los Furmana. Hej, Tadio! Te młody jary! Gdy sto zła kieruję konie, jestem jakby król na tronie. Tam gdzie zechcę szkarty idą, czy to potrzeb, czy to bidą. Hej, jo, hej, to stary, hej, jo. Gdybyś koniom nie dał paszy, tylko biczem ciągle straszył, wtedy próż nad wami tręga. Sam do wozu się zaprzęgaj. Hej, hej, Tadio, ty młody jary. Hej, Tadio, zapamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał. Hej, Dio, hej, ta stary, hej, Dio, hej, ta wisza, jedno miał wagę. Zanim biegały dziewczyny, żeby jedna. No, posłyszałam tę historię. Był okrążony. Don Juan. Okrążony naokoło i każda liczyła, że właśnie on ją wybierze. I była taka jedna skromna dziewczynka, która jak on zachorował. Pamiętam, że mu jakąś herbatkę przyniosła, a mu ten coś, oj, to mi się bardzo podobało, a to była bardzo miła. To zdaje się twoja matka. O, tej historii nie znam, to wspaniale. Ale jeszcze jakaś to tam. Zemeki se,
można cię prosić na chwilę? No, super. Czy mogłabyś spojrzeć? No. Usiłowałam znaleźć to zdjęcie, ale cały czas nie wiem. Czy to jest to? Nie, nie. Widzisz, to też jest zdjęcie, proszę cię. Piękne zdjęcie. Ale tak, trzeba przyznać, no piękne. Trzeba przyznać, że byłaś pyzata. Przynajmniej no, wiem, w kogo się wdała. Chociaż oczywiście z tego wyrasta, nie? No to co natomiast powiem. Widzisz, to był taki konkurs Piękne Dziewczęta na ekrany, w którym to, wiesz, startowała i laureatką była Edytka Wojczak, Hania Prócna. No i mi się jakoś właśnie to udało. I dzięki temu, proszę ciebie, zostałam zaproszona do udziału w wielu próbnych zdjęciach do Łodzi. Jak wiesz, ja szkołę baletową kończyłam w Gdańsku. Tak, wobec tego dojeżdżałam, a jakże, między innymi kręciłam z panem Andrzejem Wajdą. Film, który nigdy nie powstał. No i proszę ciebie, ktoś mojej mamie zasugerował, że skoro już no jakoś tam, jakoś tam wyglądam i kończę szkołę baletową, żeby mnie namówiła na przyjazd do Karolina, żebym jednak się skusiła na Mazowsze. A wiesz, to wtedy, słuchaj, to było marzenie wszystkich dziewcząt. Wiesz. Także mama, czyli twoja babcia, zawiozła mnie tam kolejką EKD, pamiętam, podróż trwała wieki dla mnie. Przyjechałyśmy do Karolina i wyobraź sobie, poszłam oczywiście na salę baletową zdawać egzamin. No a mama czekała na mnie, pełna napięcia, a jakże. No i otoczyli ją natychmiast wszyscy chłopcy z baletu i mówią, proszę panią, niech pani jej tutaj nie zostawia, bo ją zaraz Stasia Jopek uwiedzie. Strasznie muszę ci powiedzieć, kochałam balet i przez to, że poszłam do Mazowsza, no po prostu już, wiesz, jakoś urwała się ta praca, z filmem Boże. Niemniej jednak nie jestem niezadowolona, nie wydaje mi się, żebym się spełniła, wiesz, w roli aktorki. Natomiast strasznie kocham taniec, ruch, pokonywanie przestrzeni na scenie. Wiem jeszcze jedno. Macie najkochańszą matkę, którą szanowałam, kocham. W konkursach międzynarodowych i zawsze przynosiła mi nagrody i zawsze była w czołówce najlepszych skrzypków. Wspaniale potrafi liczyć o swój sukces. Patrycja jest na drugim roku Akademii Muzycznej w klasie profesora Jakowicza. No jest to wspaniały pedagog. Ostatni konkurs to był konkurs profesora Wrońskiego. Był to bardzo trudny konkurs na skrzypce solo. Dał jej drugą nagrodę.
Ja wiem, że to jest świadomie. Ja czas do czasu coś się włączało tak bardzo nieregularnie. To chyba powinien być taki jasny, lekki głos. Teraz jest fajnie, teraz jest fajnie. Chyba będzie ładnie z tą fletnią brzmiała. Ale na razie tylko podkład by się... Ania naukę gry na fortepianie rozpoczęła w 8 roku życia. Bardzo się dobrze zawsze uczyła w szkole. Miała również wiele sukcesów muzycznych. Na swoje 18 urodziny złożyło się tak, że zagrała z orkiestrą swoją szkolną koncert Mozarta, d-moll. Wiem, że było to jej marzenie, które się zrealizowało i na ogół jej marzenia się realizują. Miała również stypendium chopinowskie. Ukończyła już akademię muzyczną w klasie fortepianu u pani profesor Cavalla. Właściwie życie jej do tej pory jest związane z muzyką i myślę, że będzie, ponieważ teraz jakby poświęciła się piosence, ale ja muszę powiedzieć, że właściwie ona śpiewała od dziecka. Właściwie ona śpiewała, zanim zaczęła mówić, to ona już śpiewała. Ma, a jakże, sukcesy jako piosenkarka. Po zdobyciu drugiej nagrody w konkursie piosenki Białostockie Malwy, Zakr wytypował Anię jako reprezentantkę Polski na konkurs piosenki słowiańskiej do Witebska. I tam została laureatką, dostała nagrodę dziennikarzy, no i wielce prestiżową nagrodę przewodniczącego jury Michela Legranda. Ja muszę powiedzieć, że one mi imponują. Imponują mi swoją pracowitością, swoją siłą przebicia. No oczywiście są obie szalenie muzykalne i to jest, to są geny Stasia. Może ja powiem ten pierwszy. Wel Anne Mariken wat hat hej narutu. Hat hej, to jest nie cecha, samo ha. War hat hej, myślcie, bo takie głębokie ha jak gdyby. Tak, war hat hej narutu. Spróbujmy. Pani Kasiu, Anne Marike, spokojny walczyk, taki lędlerek. Bardzo proszę. I... Anne Mariken wat hat heinar du. Anne Mariken wat hat heinar du. Kadnar beide nar beide soldaten. Schossen war al Anne Marien. Kadnar beide nar beide soldaten. Schossen war al Anne Marien. Anne Mariken wat hat heinar du. Proszę, kto? Dzień dobry, całe rączki, pani Mirosławczyk się kłania. Całe rączki, a całe rączki? Mogę na chwileczkę? Za pączki, całe rączki się daje. Pani Miro, przed chwilą mieliśmy próbę z młodzieżą. I z wszystkimi młodymi naszymi adeptami, którzy tu dopiero teraz przyszli wszyscy do zespołu. Wszyscy na pewno są młodzi? Wszyscy młodzi, piękni. Dobrze. Miałem próbę z piosenką holenderską, którą później będziemy panią prosili, żeby pani nam ostatni szlif dała. W każdym razie wszystko prześpiewaliśmy, bardzo pięknie śpiewają. Beze mnie? Tak to nie, to teraz pani Miro, to jest niespodzianka, ja po prostu. Proszę wszystko. Pani teraz zrobi z nami dalszą pracę. No nie wstydź się, no mów coś dorosłych. No. Ile ty już masz piosenek w repertuarze? To jest pani Miro, nie liczyłem, ale pani Anibali zrobiła tych piosenek chyba koło setki, koło 100 piosenek, które myśmy śpiewali na całym świecie i zawsze... Nie, 100 to nie było. A koło setki pani Miro? Nieraz do tego samego miasta wracaliśmy i śpiewaliśmy wtedy inną. A że w każdym mieście byliśmy czasem 5 razy, to dla... Aha, masz rację. Może być. Już? Abbiamo una lancerita, la legna bella.
no bota sol, a nota nem digentem reina zota, at leve tort, o parom hot not, o fele harom. Lil asmar lulu, sir elen imdulu, lil asmar lulu, sir elen imdulu, wit muay hen nulu, weli unatr alba webi. Jedna za drugą, gęś płynie, kolego domu. Kogo proszę, szczerze, nie powiem nikomu. Bardzo się, kochani moi, bardzo się cieszę, bo tak się złożyło, że mam tutaj najpiękniejszą młodzież Mazowsza. Moje koleżanki, moich kolegów, solistów. W domu moich rodziców bardzo często spotykamy się w gronie tych wszystkich osób, które kochałam i podziwiałam od najmłodszych lat, podziwiałam na scenie. Może dziś porozmawiamy o piosenkach taty, o tym wszystkim, co wiązało się z jego występami na całym świecie. Nie tylko taty, ale i mamy, bo mama też tańczyła. Ja na przykład najbardziej pamiętam, to znaczy najbardziej mnie się upamiętniło, jak wy zaczniecie opowiadać, to mi się inne rzeczy przypomną. Sukces, tak to muszę powiedzieć i mówię z całą odpowiedzialnością w Buenos Aires. Jak on śpiewał mi Buenos Aires, querido. Dla mnie, jak ja widziałam, on śpiewał, ale ja to przeżywałam. Jak ja widziałam tysiąc, bo to była wielka hala sportowa Luna Park, wiesz. Jak się 4000 ludzi podnosi, wiesz, i słucha, i krzyczy, brawo. Ja się czułam, jak ja bym śpiewała. A ty śpiewałeś i wszyscy wstawali, cała sala, wiesz, i to tak 6 tygodni, dzień po dniu, to ty wiesz, co to znaczy. Barcelona. Dlatego, że tam pojechaliśmy, Stasiu śpiewał Clavelitos, no było oczywiście uwielbienie publiczności dla pań, każdemu daje kwiaty. Tu tatuś ma czar. Chciałam go powiedzieć, tak, uwodził wszystkich, wiesz, od garderowianych po każdego. Każdy go uwielbiał, przychodził, wiesz, on, a to oczywiście on całował po rękach, kochana, ja to źle na pewno zaśpiewałem, powiem, nie, nie źle, bo miał zawsze trenę, ja byłem bardzo wysoki. Przystań. I podobny do Roberta Taylora. Latardy, que me dia luz, y lupo aquí, tarde indas, te juro que en Veracruz, yo no he visto otra tan linda. Y luego al ver el clavel, que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver, un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos, colorados igual que un pintón. Y algún día, clavelitos, colorado poder te traer. No. Po ogromnym sukcesie w Barcelonie przylecieliśmy do Lizbony. No tam był sukces. Tam był niesamowity sukces. To była chyba Paderynia, nie? To była właśnie Paderynia, cudowna, w wykonaniu Staszka. Sala poderwała się. To było coś cudownego. Go nie mogliśmy w ogóle wyjść z teatru. Tłum ludzi, dosłownie Staszka niesiono na ramionach. I Staszek w końcu przedostał się do autokaru. On niczym Kiepura musiał być. Pamiętacie, że ten autokar nasz był jeszcze zbombardowany kwiatami, Coca-Colą. Tłumy w ogóle wiwatowały, ale
Słuchajcie, my jeszcze wróćmy do tego momentu na scenie, kiedy to kurtyna z 15 razy, my już tacy pomęczeni w tym finale, a widownia wzywa właściwie cały czas Paderynię. Tak. I w końcu, słuchajcie, ja się patrzę, że Staszek wychodzi w prywatnym ubraniu, bez charakteryzacji, po prostu nie spodziewał się w ogóle tego. Więc ja w ogóle zamarłam, ścierpłam, sobie myślę, Boże, co to teraz będzie, przecież to dyscyplina nasza, kary, jakie były za takie rzeczy, były... No po prostu straszny. On się już ponieważ on zawsze miał niesamowity refleks. Ja w pewnym momencie patrzę, a mój Staś ręką wskazuje na loże. Punktówka, cudownie, łapie panią Mirę w tejże loży. Brawa oczywiście z miejsca na panią Mirę. No i sytuacja rozładowana, a mój kamień serca spada. Pamiętacie? Teatr La Fenice, Wenecja. Przepiękny teatr, bez mikrofonów. Staś stanął, jak zaczął śpiewać. Boże, jak ty pięknie śpiewałeś, Stasiu. Teatr pełen głosu, jakiego głosu. Ale wtedy, pamiętacie, tam był taki starszy pan pracownik, który tam bardzo, bardzo długo pracował i on powiedział: takiego głosu dawno nie słyszałem. Nikt tak nie zaśpiewał tarantelli. Od czasów Tito Skipy nikt tak tarantelli nie zaśpiewał. Mele zucchero e cannella, tempo stai sta bocca bella. Non c'è bisogno di zingara, ma chi mi ha cucciato? Cometta fatta la metà, grazie a te. Wróćmy na chwilę do Argentyny. Piosenka śpiewana przez Stasia, Mi Buenos Aires Querido, była sukcesem ogromnym. Myślę, że tym większym, ponieważ Stasio śpiewał piosenkę Carlosa Gardela i był do niego porównywany. A ja się tak, wiecie, zastanawiam i przyszło mi do głowy, że my sobie nie zdajemy sprawy, że Stasio u nas w Polsce, bo my cały czas mówimy o zagranicy, był takim pierwszym autentycznym idolem. Bo przecież wtedy, kiedy myśmy tak jeździli z tymi koncertami, nie istniały zespoły młodzieżowe, nie było tych wszystkich gwiazd, nie było rocka i to właśnie na Stasia waliły tłumy. Tyle tutaj pięknych zdań padło na temat Stasia, na temat piosenek. Naprawdę pięknych i wspaniałych w jego wykonaniu. I aż dziw bierze, jak to się dzieje, że w zasadzie nie ma takiej płyty solistycznej Staszka nigdzie. Ani za granicą, ani w Polsce. Zadaję sobie często to pytanie, kto jest winien, że nie powstała taka płyta, która powinna powstać, ponieważ jest to wielka osobowość artystyczne. Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nun für Wien, für Wien, wie es weint, wie es lacht. Da kenn ich mich aus, da bin ich halt raus, bei Tag und noch mehr bei der Nacht. Staś, wiem, że jesteś skromny, ale kochanie, wielkie to szczęście dla nas zawsze, że ty przyszedłeś sam i że dałeś swój głos w prezencie, taki wielki skarb. Ale z drugiej strony, to myślę, że kraj stracił przepiękny głos i teatr wielki stracił przepięknego solistę. Dann hör ich aus weiter Ferne ein Lied, das klingt und singt, das er sieht, wie
powiedz, tato, ile lat masz ze sobą pracę w Mazowszu? Nie, właśnie o tym ci chciałem powiedzieć, że wiesz, ja byłem w Skolimowi tylko 5 lat, a w Mazowszu ponad 35 lat. Czy nie ciągnęło cię kiedyś do tego, żeby po prostu zaistnieć samodzielnie, zaistnieć jako ty, nie jako zespół, tylko zaistnieć po prostu jako solista, a przecież miałeś takie predyspozycje. Miałem propozycje, rzeczywiście. Proszono mnie, żebym zdawał do opery nowojorskiej. Proszono mnie również w Paryżu. Mogłem wyjechać z całą rodziną do Moulin Rouge. Ale wiesz, tam to chyba jest ten mój charakter lwowski. Ja po prostu tak strasznie kocham. Kocham Warszawę, kocham, bo to jest mój drugi Lwów. Kocham te urle właśnie, wiesz, ja nie mógłbym żyć, wiesz, może dlatego, że ja przyjechałem cały świat, ja widziałem tak strasznie dużo i tak cudowny, piękny świat w palmach gdzieś tam, wiesz, a jednak ta nasza Sosna, a jednak to ten nasz dom i ta Polska biedna, ale moja, nasza. Natomiast czy się spełniłem, wiesz, ja marzyłem zawsze i bo byłem uczony na śpiewaka operowego, marzyłem choć raz, żebym zaśpiewał w Otellu czy w Tosce tego Cavaradossiego, wiesz? I to by było już to wszystko, co sobie zapragnąłem, co od najmłodszych, o czym ja marzyłem, wiesz? Mm-hmm. Natomiast, wiesz, w folklorze ja mam naprawdę duże pole do popisu i ja myślę, że byłem niezły, wiesz? Nie byłem dobry, ale niezły. Nie wolno ci mówić o tym w czasie przeszłym. Dziękuję ci bardzo. Mamma, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Allí me manda, ¿de dónde serán? Serán de Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma y canta Eliano. Ya verán, lo verán, mamá, yo son de la Loma, pero mamá, yo canta Eliano, mamá, yo son de la Loma, mamá, yo canta. ¿De dónde será de mamá que me las quiero aprender?